Cześć, witam Was w kolejnym odcinku analizy projektowej kryptowaluty, w którym to zajmiemy się projektem Kosmos. Serdecznie zapraszam Was do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Projekt Kosmos, którego strona główna widoczna jest teraz na ekranie, chce umożliwić integrację blockchainów między sobą, czyli w sytuacji można nazwać obecnej, kiedy to mamy szereg różnych projektów opartych na blockchainie, umożliwić im po prostu komunikację lub ewentualnie wymianę tokenów, aby nie było konieczne wymagane korzystanie z giełdy. Przekładając to na prosty język, jeśli w tej chwili korzystamy na przykład z usługi poczty elektronicznej hostowanej w serwisie Yahoo, a nasz znajomy korzysta z serwisu na przykład Gmail, to żeby te dwie usługi można było pomiędzy tymi dwoma usługami wymieniać swoje wiadomości elektroniczne, również potrzebna jest odpowiednia infrastruktura sieciowa. I analogicznie do świata blockchainu, do świata kryptowalut, mamy dwa różne projekty oparte o własne blockchainy i żeby ta właśnie wymiana danych pomiędzy nimi była możliwa, tutaj z rozwiązaniem przychodzi właśnie produkt Kosmos. Portal CoinPaprika, zakładka Overview. Tutaj ciekawa informacja, dlatego też w poprzednich zdaniach używałem słowa produkt, gdyż mamy tutaj etap właśnie już zakończony, mamy działający produkt, także przyjrzyjmy się, jak to wygląda. Zakładka Code Progress na CoinPaprika niestety nie prezentuje żadnych danych. Prawdopodobnie tutaj jest podpięte złe repozytorium do zbierania statystyk. Przejdźmy więc od razu na stronę organizacji na GitHubie, widoczna teraz na ekranie. Widzimy, że korzysta ona z 37 repozytoriów, z czego 5 uznała za stosowne i przypięła je do szybkiego wglądu. Tutaj trochę minus dosyć duży, jeśli chodzi o moje zdanie dla tej organizacji, gdyż główny kod źródłowy tego rozwiązania nie jest udostępniony. To repozytorium zawiera jedynie dokumenty tekstowe, świadczy o tym wykorzystana technologia, czyli tekst. Jest to właśnie taki sposób prezentowania danych, prezentowania wszelkiego rodzaju wzorów matematycznych w postaci czytelnej na komputerze. Także tutaj nie mamy wglądu tego, co się dzieje w kodzie źródłowym, jeśli chodzi o ten projekt. Mamy natomiast wgląd do na przykład Cosmos Software Development Kit, czyli bibliotek umożliwiających tworzenie własnych blockchainów, tych właśnie stref, które mogą między sobą komunikować się w oparciu o infrastrukturę Cosmos. Mamy tu właśnie taką przykładową implementację tego rozwiązania, czyli blockchain Ethereum, który został tutaj właśnie wygenerowany, wytworzony dzięki Cosmos SDK i w tym momencie ten blockchain jest również do użycia w tym projekcie Cosmos. Jest on wspierany w infrastrukturze. Przejdźmy do przyjrzenia się właśnie Cosmos SDK. Dosyć krótkie readme. Zakładka issues. Ponad 350 otwartych, ponad 2000 zamkniętych issue. Tutaj widać, że zespół korzysta z labelowania. Także plus, jeśli chodzi o organizację pracy oraz kodu źródłowego, widać, że issue są tworzone na bieżąco. Dosyć systematycznie zgłaszane są kolejne rzeczy, które na tym etapie to, tak jak widzimy, związane z właśnie wydajnością, związane z nowymi funkcjonalnościami. Gdyż przypominam, mamy tutaj do czynienia z projektem, który jest na etapie gotowego produktu. Zakładka pull request. Tutaj również widzimy, że zespół cały czas ulepsza swój produkt, naprawia zgłaszane błędy,
część issue gotowa do wdrożenia. Część z nich nadal czeka na akceptację i na poprawę ewentualnych błędów, które ze sobą są w przypadku włączenia ich do głównej gałęzi. Zakładka Projects, tutaj też jedynie odniesienie do dokumentów tekstowych, do dokumentacji, także tak naprawdę z punktu widzenia i oceny funkcjonalności całego rozwiązania nie za bardzo nas to interesuje. Zakładka Security. Tutaj oczywiście polityka bezpieczeństwa została zdefiniowana. Organizacja ta posiada również swój profil na serwisie HackerOne. Tutaj, żeby nikogo z Was to nie zmyliło, ale firma Tendermint właśnie odpowiada komercyjnie za produkt Cosmos. To też nazwa tej firmy tutaj na serwisie HackerOne, a nie jak to wcześniej bywało, nazwa konkretnego rozwiązania kryptowalutowego. Odpowiednie nagrody za odpowiednie stopnie istotności zgłoszonych podatności. Activity. Tutaj niestety nie dowiemy się, z jakimi problemami ten projekt tutaj musiał się zetrzeć, ale widzimy, że część z nich była na tyle istotna, iż mamy również te właśnie nagrody powyżej 2500, czyli oznaczonych jako krytyczne. Ostatnia z nich nawet miesiąc temu. Także też duży plus dla tego projektu za posiadanie tutaj swojego konta na serwisie HackerOne. Przejdźmy do zakładki Insights. Proszę zwrócić uwagę, mamy działający produkt, a w przeciągu ostatniego miesiąca zmerdżowane zostało 70 pull requestów, czyli bardzo dużo, i zamknięto 50 issue. Moim zdaniem świadczy to o tym, iż zespół deweloperski dba o swoje rozwiązanie i cały czas, będąc na etapie właśnie pielęgnacji gotowego produktu, zajmuje się nim. Release'y również w miarę sukcesywnie wychodzą. Cosmos SDK. Tutaj ciekawa sprawa, jeśli chodzi o te informacje umieszczone na stronie głównej projektu. Ten produkt ma już oczywiście się czym pochwalić, ma swoje zastosowania na rynku, także duży plus, bo na obecnym etapie w większości projektów kryptowalutowych nie znajdziemy jeszcze takich konkretnych informacji odnośnie partnerstw, jakie ten projekt nawiązał już na rynku, także to jest moim zdaniem niezwykle istotna sprawa, gdyż świadczy to o tym, iż projekt, jego adaptacja na rynku wygląda całkiem przyzwoicie. Cosmos Leap, dostępny w serwisie NPM. Tutaj nie mamy zależnych produktów w tym serwisie od tej biblioteki. Też słaba adopcja, jeśli chodzi o to. Widać, że programiści jeszcze w niedużym stopniu, programiści zewnętrzni w niedużym stopniu uzyskują tą bibliotekę i tworzą na jej bazie swoje rozwiązania. Jeśli chodzi o projekt Cosmos, na tę chwilę z mojej strony to już wszystko. Krótkie podsumowanie. Cosmos może nie jako bezpośredni konkurent dla Chainlink, ale w jakimś stopniu na pewno te projekty są zbliżone. Oczywiście może się pochwalić już użyciem w komercyjnych projektach, o czym chwali się na swojej stronie. Ewidentnie minusem jest brak udostępnienia kodu źródłowego głównego projektu. Jednak ta adaptacja na rynku wygląda dosyć fajnie. Prace zespołu deweloperskiego również uważam za odpowiednie jak na ten etap rozwoju całego produktu. Wrócimy do niego za jakiś czas i zobaczymy, co w tej sferze się zmieniło. Na tę chwilę to już wszystko. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, proszę o pozostawienie ich w komentarzach. Jeśli chcecie, żebym ocenił dla Was jakiś projekt, również proszę o taką informację wraz z krótkim uzasadnieniem w komentarzu. Dziękuję, cześć.